Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego, a w przeszłości też polski ambasador w Iranie, bo to też ważne w kontekście dzisiejszej naszej rozmowy. Witam serdecznie, panie ministrze. Mam nadzieję, że się słyszymy, bo chyba jakiś problem jest, panie ministrze, czy się słyszymy? Ja pana słyszę. O, świetnie, wszystko jednak działa. Szczęść Boże. Panie ministrze, wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu z okazji Dnia Unii Europejskiej, bo Rosjanie obchodzili w Moskwie Dzień Zwycięstwa, też cała Unia Europejska świętuje swoje święto. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata poświęcona przyszłości Europy, Starego Kontynentu, ale zdaje się, że unijni urzędnicy, też prezydent Macron, który występował w trakcie tej debaty, nie wyciągnęli żadnych lekcji z obecnych kryzysów, z jakimi zmaga się Stary Kontynent, z wojny, która się toczy tuż za naszą granicą i forsują rozwiązania znane nam z przeszłości, czyli doprowadzenie do federalizacji Unii Europejskiej, stworzenia superpaństwa, a może też podziału Unii Europejskiej na te części szybsze i wolniejsze. Jak pan ocenia tą wczorajszą debatę, w trakcie której padły też postulaty zniesienia jednomyślności w Unii Europejskiej? Dokładnie tak. Tak jak się stało po Brexicie, czyli wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, nie odbyła się tam żadna refleksja, dlaczego Wielka Brytania wyszła i jakie ma zastrzeżenia, tylko zaproponowano jeszcze więcej tego samego, czyli tych samych błędów, które spowodowały wyjście Wielkiej Brytanii. To również i teraz, do ponadrocznej debaty w ramach tak zwanej konferencji o przyszłości Europy zaproponowano taki bypass, takie obejście, aby debatować o zmianach w traktacie nie poprzez normalną procedurę traktatową, czyli konferencję międzyrządową, wynegocjowanie nowego traktatu, zaakceptowanie przez wszystkie 27 państw, no i potem wejście w niego życie, tylko zaproponowano publiczną debatę w całej Europie. Zwolennicy zmiany traktatu uznali, że trzeba poprzez wiece i różne konferencje ludowe, że tak powiem, doprowadzić do sytuacji, gdzie głos ludu europejskiego zażądałby zmiany, zmian między innymi takich, o których pan redaktor mówi. Niestety ta debata spaliła na panewce. Zamiast dziesiątków milionów uczestników, można powiedzieć, że było kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ponad 50 zarejestrowało się do tej debaty na platformach społecznościowych. No ale mimo wszystko uznano, że nawet ta grupa ludzi, to zwolennicy federalizacji, zażądała właśnie takich zmian, aby między innymi zmienić ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego, zmienić mechanizm decyzyjny, aby dać instytucjom europejskim jeszcze więcej prerogatyw i uprawnień kosztem państw narodowych, państw członkowskich. No, niestety, jak powiedziałem, nawet te zmiany, które ogłaszano, czy teorie zmian, koncepcje zmian, które ogłaszano 9 maja w Strasburgu, muszą być w tej chwili przyjęte przez Radę Europejską czy przywódców państw, następnie zaakceptowane przez wszystkie państwa, ratyfikowane w państwach i dopiero ewentualnie mogą być w życie. Szans na to nie ma. Panie ministrze, ale co by oznaczało, gdyby ta jednomyślność, też ta zasada unijnego weta, które państwa członkowskie zawsze mają jako taką opcję atomową, żeby też blokować pewne niekorzystne rozwiązania? Co by się stało, jakby już całkowicie państwa członkowskie tych argumentów zostały pozbawione? Bo przecież też widzimy w ostatnich latach, że próbuje się w różny sposób to obchodzić.
No najlepiej to pokażę na kilku przykładów. Na przykład większość państw przegłosowałaby, czy wymusiła na nas natychmiastową zmianę odejścia od gospodarki węglowej. Następnie ta większość europejska przegłosowałaby otwarcie granicy polsko-białoruskiej, wysłanie tam na przykład monitorów z Frontexu, a więc pozwolenie tym tysiącom ludzi, których Łukaszenka ściągnął z Afryki Północnej, na swobodne przekraczanie granicy polskiej. Ta większość mogłaby oznaczać, że większość Europy uznałaby w tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim, że handel z Rosją jest istotniejszy niż życie Ukraińców, niż pokój na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. A więc jednym zdaniem, nasze interesy bezpieczeństwa, nasze interesy ekonomiczne w dużej mierze byłyby przegłosowywane i obalane przez tą większość państw europejskich, gdzie dominuje liberalno-lewicowa polityka. Panie ministrze, a czy prezydent Macron, który też tak burzliwie występował w Parlamencie Europejskim, prezydent, który uzyskał mandat na kolejną kadencję, wygrał wybory, też będzie próbował wykorzystać obecną sytuację, gdzie też ta polityka Niemiec została w pewnym sensie no, mocno osłabiona, też w pewnym sensie też zbankrutowała przecież, bo te relacje rosyjsko-niemieckie, które miały też gwarantować Berlinowi szybki rozwój gospodarczy, no, chylą się chyba ku upadkowi. Miejmy nadzieję, czy Macron będzie próbował wykorzystać tą obecną sytuację i swoją wizję Unii Europejskiej przedstawiać. Wczoraj też zasugerował w tej debacie, że oczywiście Unia Europejska otwiera szeroko ramiona dla Ukrainy, ale dał jasno do zrozumienia, że w najbliższych latach Ukraina nie ma co liczyć na wstąpienie, na przyjęcie do wspólnoty. Zaproponował jakąś bliżej nieokreśloną formę szerokiej współpracy na starym kontynencie, w której mogłaby uczestniczyć Ukraina. No tak, przyjęło się uważać od lat, że ten tandem niemiecko-francuski to jest takim motorem integracji europejskiej. On napędza i rozszerza całą koncepcję integracji. Ale w tej chwili w wyniku pewnych problemów wewnętrznych, jakie ma kanclerz Scholz w Niemczech, pewnych kłopotów między innymi z polityką wobec Rosji. Prezydent Macron, który dość wyraźnie wygrał jednak pojedynek z panią Marie Le Pen, chciałby odzyskać pozycję dla Francji i on już zapowiada, że będzie zabiegał stanowczo o reformy. To jego wystąpienie w Strasburgu w poniedziałek było jednym z takich elementów, etapów zabiegów o to przywództwo francuskie. To jest zwolennik tej liberalno-lewicowej większości, federalizacji Francji, większości pania nowej ordynacji wyborczej. To jest przeciwnik też wielu wolności europejskich, na przykład swobody przepływu ludzi i usług. Są cztery swobody: swoboda przepływu ludzi, towarów, usług, kapitału. I przypomnę, że Francja od lat blokuje na przykład swobodny przepływ ludzi, na przykład rzemieślników, kierowców, naszych budowlańców, no więc tymi i usług. Tak i prezydent francuski będzie wykorzystywał ten swój mocny mandat w tej chwili do promocji swoich idei reformatorskich. Panie ministrze, ta bliżej nieokreślona forma współpracy na starym kontynencie jako oferta dla Ukrainy, też dla innych państw z regionu Europy, naszego regionu Europy Środkowej, być może też Bałkanów i też takie jasne wskazanie, że musicie zaczekać, żeby być pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. Czy to też może nie jest próba ze strony Paryża zablokowania tej perspektywy wzmocnienia właśnie naszego regionu, państw bałtyckich, Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, która gdyby Ukraina przecież wstąpiła do Unii Europejskiej, mocno by nas wzmocniła?
No tak, to są takie dwa procesy. Jeden to nazywamy w skrócie wzmocnieniem takiej Europy Karolińskiej, czyli wzmocnienie tego centrum Europy Zachodniej, tam gdzie panowało mocarstwo Karola Wielkiego w VIII-IX wieku naszej ery, kosztem innych obszarów. A drugi proces jest to niechęć do integracji naszej części na równych prawach, naszej części Europy, na równych prawach z Europą Zachodnią. To jest niechęć przeciwko takim inicjatywom jak Grupa Wyszehradzka, jak inicjatywa Trójmorza. To nie są inicjatywy, które godzą integrację europejską. To są inicjatywy, które chciałyby wyrównać poziom integracji i rozwoju gospodarczego, między innymi komunikacji, energetyki i tak dalej, do poziomu Europy Zachodniej. Ale to się nie podoba oczywiście w Europie Zachodniej, bo chciano by, aby nasza część była zapleczem surowcowym, zapleczem taniej siły do pracy i również nie miała takich samych praw w mechanizmie decydowania. Stąd też jeszcze jest kolejny pomysł, aby w następnej kadencji wprowadzić kategorię posłów europejskich. Na razie mówi się o 28 posłach, którzy wybieraliby znamienia partii europejskiej we wszystkich krajach Unii według zupełnie innej procedury ordynacji wyborczej, nie zgodnie z narodowymi ordynacjami, ale nową ordynacją europejską. Byłby stworzony na zasadzie początku takiego przyczółka nowy typ europosłów. Panie ministrze, Unia Europejska, państwa członkowskie dyskutują, negocjują kolejny pakiet unijnych sankcji na Rosję. Myśli pan, że uda się wprowadzić embargo na rosyjską ropę? No Węgry stanowczo mówią nie, podkreślają też, że są po prostu uzależnieni od tego surowca. Za nimi też są inne państwa. Widzi pan perspektywę tego, że uda się osiągnąć porozumienie, żeby wprowadzić no, jeszcze mocniejsze, skuteczniejsze sankcje na Moskwę? Skuteczniejsze sankcje to jest jedyna droga, jeśli państwa nie chcą doprowadzić do otwartej konfrontacji wojskowej z Rosją, to sankcje są jedyną drogą, aby dalej pozbawiać Rosję wpływów, dochodów, pieniędzy umożliwiających prowadzenie wojny. One są możliwe dzisiaj, jak się okazuje, tylko przy licznych wyłączeniach, wyjątkach, które Komisja może zaproponować właśnie takim krajom, które są prawie w 100% uzależnione od kierunku rosyjskiego. To są właśnie kraje takie jak Węgry, Czechy, Słowacja, ale i Austria, kraje środka Europy nie mające dostępu do naftoportów, nie mające możliwości importowania ropy tankowcami, mają dostęp do tylko rosyjskich, no i w związku z tym bronią się przed całkowitym odcięciem. Jeśli ten pakiet szósty wejdzie w życie, to jak powiedziałem, z istotnymi wyłączeniami dla tych państw. To jak jesteśmy przy temacie ropy, panie ministrze, w ostatnich dniach minister Zbigniew Rau przebywał w Iranie. Padły tam deklaracje dotyczące polsko-irańskiej współpracy gospodarczej. Warunkiem też jest to, że Iran, znaczy zakończą się te negocjacje dotyczące porozumienia nuklearnego. Czy widzi pan perspektywę, żeby Iran zastąpił w pewnym sensie Rosję w roli dostawcy surowców energetycznych, między innymi do Polski? W pewnym sensie tak. Iran jest jednym z największych na świecie producentów ropy. To jest czwarte mocarstwo po Rosji, Arabii Saudyjskiej, między innymi Wenezueli chyba. My mieliśmy już możliwości technicznego sprawdzenia możliwości współpracy ropy irańskiej tankowcami do Polski. Przypomnę, że Polska posiada
specjalne instalacje, tak zwany naftoport koło Gdańska, gdzie tankowcami możemy ropę sprowadzać z całego świata i w bardzo krótkim tempie możemy odejść od ropy rosyjskiej. Mamy olbrzymie teraz porozumienia z Arabią Saudyjską, z firmą Aramco, ale technicznie jesteśmy przygotowani też do współpracy ściągania ropy z Iranu, czy z Libii na przykład, czy z innych państw. Warunkiem oczywiście jest powrót Iranu do współpracy międzynarodowej, odejście od ambicji stworzenia wojskowego programu nuklearnego i zdjęcie z Iranu sankcji właśnie na handel ropą. Takie warunki też postawił minister Rau, że gotowi jesteśmy na współpracę, jeśli społeczność międzynarodowa uzna szczere chęci Iranu do współpracy międzynarodowej i odejścia od ambicji nuklearnych. Panie ministrze, wczoraj na cmentarzu żołnierzy sowieckich w Warszawie doszło do incydentu z udziałem rosyjskiego ambasadora. Został oblany czerwoną farbą przez ukraińską aktywistkę. Czy temu zdarzeniu można było w jakiś sposób zapobiec? No też Polska dawała jasno do zrozumienia ambasadorowi, że nie jest mile widziany, nie są mile widziane te uroczystości, w których wczoraj chciał uczestniczyć. No można było zapowiedzieć oczywiście w dwojaki sposób. Po pierwsze zdecydować się, aby ten ambasador rosyjski nie sprawował funkcji w Polsce, ponieważ jest wybitnym szkodnikiem i ja od dawna przepowiadałem, że on doprowadzi do incydentów w Polsce, do takich prowokacji, bo wiele wskazuje, że to był incydent sprowokowany, on do tego parł. No i doczekał się takiej nagrody, więc można się było z nim pożegnać wcześniej, bez szkody dla zawieszonych na przyszłym kołku relacji polsko-rosyjskich. Drugim sposobem, no to oczywiście próbować jednak maksymalnie chronić, izolować tego ambasadora, jego prób właśnie doprowadzenia takiego zwarcia i widząc, że on chce za wszelką cenę tam pójść, gdzie odbywa się pewien happening antyrosyjski, no jednak go w jakiś sposób odizolować. Nie wiem dlaczego tak się stało, że polska policja nie była w stanie szybko zareagować. To będzie problem, który już Rosjanie wykorzystują i będzie grał przeciwko nam niestety, ponieważ zgodnie z prawem międzynarodowym, jakkolwiek nie lubimy tego ambasadora, nam się nie podoba, no to prawo nakazuje ochronę go przed tego typu incydentami, tak jak my byśmy oczekiwali ochrony przez Rosjan naszego ambasadora w Moskwie. Czy spodziewa się pan minister, że teraz polscy dyplomaci będą obiektami ataków ze strony Rosji, tam na terytorium Federacji Rosyjskiej? Polscy dyplomaci byli od 90. celami różnych ataków, prowokacji i tak dalej. Niestety trzeba się z tym liczyć, że takie ataki, prowokacje przeciwko naszym dyplomatom zostaną podjęte. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan minister Witold Waszczykowski, były szef polskiej dyplomacji, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję, z Panem Bogiem. A polski punkt widzenia jutro o stałej porze 21:40. Do zobaczenia, z Panem Bogiem.